On 1st of September 1939, German troops invaded Poland. This was the beginning of the Second World War. On 17th of September 1939, the remaining territory of Poland was attacked by the Soviet Union. The intention of aggressors was to permanently wipe out Poland from the world map. The occupying countries initiated repressions of Polish citizens. The official terror, threatening armless civilians, genocide, imprisonments, forced labor, and resettlement of people from Poland to remote areas of Soviet Union. Only a few could survive transportation and the following life in extreme conditions. Subdued to slavery, labor, they had no escape. Those lucky enough to get released had nowhere to return to. They had no homeland or homes and had mostly lost their families. There were, however, nations in the world that represented their large-heartedness and opened the gates of their households to give shelter to Poles during this worst of all wars. This film tells the story of an uncommon, noble, and generous act of goodwill by an Indian Maharajah of Nawanagar, Jam Sahib Digvijaysinhji, who helped in saving the priceless values, life, childhood, and hope of almost 1,000 Polish kids. Na tej ziemi po raz czwarty i nie wiem, czy nie po raz ostatni, ale ta ziemia pozostanie zawsze w moim sercu. A year etched in the memory of history and historians. While in the Indian subcontinent, Mohandas Karamchand Gandhi, revered as the father of the nation, took his first step to end an autocratic rule through a non-violent protest, there was violence at its worst brewing across Europe. It was the beginning of World War II. Dwa największe państwa Europy, nazistowska III Rzesza i stalinowski Związek Sowiecki, państwa pozornie odległe, oddzielone ogromnie ideologicznie, porozumiały się w jednej kwestii. Konieczności zmiany porządku wersalskiego w Europie. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano tzw. Pakt Ribbentrop-Mołotow, niemiecko-sowiecki układ o nieagresji, wraz z dołączonym do ściśle tajnym protokołem zapowiadającym rozbiór Polski. Do agresji nazistowskiej III Rzeszy na Polskę doszło 1 września 1939 roku. Do agresji stalinowskiego Związku Sowieckiego 17 września. W okresie od lutego 1940 roku do czerwca 1941 władze sowieckie przeprowadziły 4 wielkie deportacje ludności z ziem wschodnich Polski, wywożąc w głąb Związku Sowieckiego według źródeł sowieckich ponad 325 tysięcy, według źródeł polskich kilkakrotnie więcej obywateli naszego kraju.
Ja tam miałem jeszcze takie organki, które po drodze trzymałem jakoś w ręku, bo no i wchodzimy na ten, drapiemy się na ten samochód, no i tam już pełen tych ludzi, byliśmy przerażeni po prostu. Dowiedziałam się, że tatuś nie żyje i od tego czasu już nigdy nie odmówiłam tej modlitwy, którą wierzyłam, że pomoże. Miałem około 6 lat. Wobec tego mama zapytała, a gdzie on jest? Gdzie może być? Kierowniczka odpowiedziała, może na cmentarzu, sprawdź. Ale udało mi się dyskretnie podejść pod okno, które było uchylone. Tyle, co ostatni raz widziałem matkę. It was these difficult conditions that made General Sikorski the first Prime Minister of Polish government in exile and Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces write to Sir Winston Churchill, the then Prime Minister of England, calling his attention for safeguarding the treasure of Poland, these starving young children, and take them into safer zones in healthy climatic countries of the world. One of the first to listen was India. The voices of these young, innocent children was heard by Jam Sahib Digvijaysinhji, the Maharajah of Nawanagar, an erstwhile princely state in the Kathiawar Peninsula, alongside the state of Gujarat in India, a country where history embedded with valor and tradition treat guests as God. Proszę mi pozwolić używać określenia stosowanego w Polsce, dobry Maharaja. Był kanclerzem Izby Książąt Indyjskich, ale był także członkiem brytyjskiego Imperial War Cabinet. I to z racji tej funkcji dowiedział się o problemie wielu dziesiątków tysięcy polskich uchodźców, którzy opuścili Związek Sowiecki. Deeply moved and distressed by the suffering of the Polish nation, and especially of those who are spending their childhood and youth in the tragic circumstances of this most terrible of wars, I wanted to contribute and in some way improve their lot by offering them refuge in a country that is far away from the ravages of war. I am extremely pleased that I have the opportunity to alleviate the suffering of these children, as I sympathize with the Polish nation and its relentless struggle against oppression. A nation which has produced such magnificent sons. My father was very interested in the Polish situation. Now, when the Polish nation is fighting so heroically, when Polish soldiers take part in the battle on all fronts, when more than a million Poles have been dispersed throughout the world, I am trying to do whatever I can to save the children, as they must regain their health and strength after these dreadful trials, so that in the future they will be able to cope with the tasks that await them in a liberated Poland.
Polish children from war-torn homeland, refugee slaves of labor camps in Siberia, losing not only a sense of identity, but a home that they could call their own. Some, all of 10 years, carrying their siblings in different groups, traveled long and arduous journeys of thousands of miles from Russia through Iran, Afghanistan, and today's Pakistan to reach to their healing destination in India. Siostra, brat i ja trafiliśmy do sierocińca w Aszchabadzie. Następnie z Aszchabadu sierocińcem do Meszchedu. Po jednym postoju takim raptem mąż czy brat zaginął gdzieś. Poszukiwanie, gdzie jest Czesiek. No i w końcu okazało się, że kierowca go przyprowadził. Z rana dowiedziałyśmy się, że po południu będziemy przejeżdżać granicę persko-indyjską. Ruszyliśmy z rana i nie mogłam doczekać się granicy. Nareszcie auta zatrzymały się przed łańcuchem. To była granica i po sprawdzeniu dokumentów pojechaliśmy dalej. Koło Delhi było bardzo dużo miast i nazbieraliśmy po ogromnych pudełkach cukierków. Zaczęliśmy się zbliżać do Bombaju. Wyładowali nas do aut i przez miasto powieźli do Bandry. Z daleka było czuć morze, a nasz dom leżał nad samym morzem, tylko trzeba było przejść przez ulicę, falochron i można było kąpać się. Mieszkaliśmy w willi otoczonej tak zwaną dżunglą, w której było pełno palm kokosowych i daktylowych. Po pewnym czasie zorganizowano transport do Indii. Bardzo atrakcyjne dla mnie było to, że były alarmy i na brzegu już stał pociąg, wagony kolejowe wjeżdżały prawie do wody. Tyle pamiętam. Po wagonach błyskawicznie rozniosła się wieść, że jesteśmy na miejscu. Wysiadamy w pośpiechu, gdyż kilkudniową podróż pociągiem nie byliśmy zachwyceni. Na dłuższe refleksje nie ma jednak czasu. Czeka nas jeszcze ostatni, 30-kilometrowy odcinek drogi. Cóż to znaczy wobec tych kilku tysięcy, jakie mamy za sobą? Niemniej wszyscy są bardzo ciekawi, więc w pośpiechu wsiadamy do podstawionych wojskowych samochodów. Obsługują je żołnierze indyjscy w mundurach marynarskich. Później zaprzyjaźnimy się z nimi bardzo serdecznie. Jak ciężarówki zabierały dzieci z Aszchabadu w Turkmenistanie do Indii przez Persję, to mama Jadwigi myślała, że się zabierze razem, no ale musiała zostać. I Jadwiga pojechała wobec tego sama. To samo stało się z mamą Jerzego. Musiała zostać w Związku Radzieckim, a myśmy razem z Jerzem pojechali do Indii. Balachadi, 25 kilometers from Jamnagar, within the soulful state of Gujarat, where human compassion is customary since generations,
Jam Sahib built a home for about 1,000 of these Polish children who lived here from 1942 to 1946. A witając kolejne grupy tych dzieci mówił: nie uważajcie się już za sieroty. Jesteście teraz Nawanagarajczykami, a ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru, w tym również i wasz. Jestem tutaj znowuż, na tym wzgórzu, Baleczadzi, na moim wzgórzu. Tu zaczynały się zabudowania kuchenne, tam były bloki nasze, mieszkalne. Tam w głębi widać zbiorniki wody. To były nasze płuca, płuca nasze, naszego osiedla. Bardzo ważna czynność, tam była woda. Life was creating a very different breath of love for two young teenage survivors who had traveled difficult journeys alone to find a home under Bapu's protection in Balachadi. Wszystko mi się spodobało, no bo była pierwszą dziewczyną, którą ja się w ogóle zainteresowałem. A kiedy jej powiedziałem, że się w niej zakochałem, to był dopiero 1995 rok. Ja już byłem w związku, a ona była w ten czas wolna i prawdopodobnie miała zamiar kogoś sobie znaleźć. No a ja jej nie miałem nic do oferowania. No a potem ona też się związała z kimś. W związku z tym to już zupełnie nie można było nic na ten temat mówić. Ja tu nie czuję się gościem. Przyjeżdżam tu któryś raz, bo ten teren jest moją drugą ojczyzną był. Także traktuję się tu jako swój. Nie jako gość, ale jako swój na swoim terenie. No, I remember when you came, because we were very excited. We watched your camp being made, because it was where we used to live in the summer. And then my father said, today they are coming, and then you must come and meet them when they have settled in their camp. And we came and we see all of you there. And we said, but where have they come from? So Bapu told us that he had said he was adopting you, and that you had come from Poland. And now these are your brothers and sisters. We asked Bapu, hey Bapu, why are they still living in Balachadi? Why can't they come and live in Jamnagar? So Bapu said, no, they're living in that camp, because I have built it, and it is our money, our family's money, which is looking after them. That is why we have adopted them. And we had to do this because the colonial powers didn't want us to receive them. But I said, it is my business who I adopt and who I maintain. So I have to do it on land that is our private land, and with my
our private money. Till they find homes, they are going to be Jamnagris. Bapu, oprócz poczucia, stworzenia nam poczucia bezpieczeństwa w tym okresie, jednocześnie dbał o to, abyśmy nie zatracili swojej tożsamości narodowej. W związku z tym, zresztą sam lubił Polskę, znał trochę polską kulturę, nasze obyczaje częściowo. W związku z tym chciał, żebyśmy my to zachowali. W związku z tym Machalania dostarczała nam różnego rodzaju materiały, jakieś inne rzeczy, które wspomagały nam odtworzyć naszą kulturę. Czy pani może pamięta naszych opiekunów, nauczycieli i księdza Plutę? Father Plutę. Yes, we remember him because he was the adult who used to interact with us. And Colonel Jeffrey Clark, who was in charge of the administration of your camp from my father's side. And then my mother brought in Kathy to look after your health problems. So she used to be the interaction with the doctors who came from Jamnagar. And she was the one who made sure that you got all the right things, the medications and timely things. Besides shelter and clothing, Jam Sahab took personal interest in developing a healthy body and mind for a future generation of these young Poles. Kiedy dzieci przyjechały do Balaczadzi, otrzymały posiłek. Maharadża zauważył, że dzieci się trochę krzywiły, były zbyt ostre dla nich. I powiedział, nie martwcie się. I później sprowadził 7 kuścików z Goa. To ja wam teraz opowiem o strajku szpinakowym. Na samym początku, jak przyjechaliśmy, ponieważ szpinak jest bardzo zdrowy, w związku z tym dostawaliśmy co 2 tygodnie, dostawaliśmy ten szpinak. Dzieci się zbuntowały, bo już nie można było jeść tego szpinaku, że starsi chłopcy postanowili zorganizować strajk. Ja siedziałem akurat tak, że miałem tą dziurę za plecami. Podawali mi koledzy talerze z tym paskudztwem, ja to nabierałem łyżką, nie oglądając się, wyrzucałem za siebie. No i potem dostawałem następny talerz i w ten sposób pozbyliśmy się całej tej potrawy. There is my class. I stand here. I heard about 15 years in this time. It is a school orchestra group, Balaczadi, in 1945. I stayed here. Here. It is Indians teacher. It's w osiedlu było, nie było pomieszczeń przydatnych do nauki w szkole. W związku z tym Maharadża udzielił
swój przyznał nam swój guest house dla szkoły przeznaczył. Kiedy już mieliśmy nasze klasy wyposażone w siedzenia, ławki, które dostarczył Maharadża i Maharani, mieliśmy czym pisać, ale nie mieliśmy podręczników żadnych. W związku z tym po pewnym czasie dopiero przybył jakiś jeden podręcznik, pojedyncze egzemplarze i nie było się, dzieci nie miały się z czego uczyć. Musiały uczyć się z pamięci, tylko pamięciowo, albo zapisywać. W związku z tym w starszych klasach zaczęto organizować sobie taką samopomoc i żeśmy przepisywali podręczniki i żeby dzieci mogły korzystać z takich podręczników, takich pisanych, odprzepisywanych ręcznie. Oprócz zajęć szkolnych, wychowawczych, ja bardzo lubiłem stworzenia. I między innymi, żeby mieć swoje, to chodziłem po drzewach, wybierałem młode papugi, tak samo młode gołębie, też takie nieloty jeszcze. I z tym, że one już ten też trzeba było im otwierać i do dzióbka wkładać. Wiewiórki malutkie też się wybierało i karmiło się mlekiem z pipetki takiej do zakraplania oczu. Marzy mi się ta klatka i cieszyłbym się, gdyby ktoś odnalazł i przywiózł mi ją do Polski. Passion for learning and opportunities were not limited to textbooks, but Jam Sahib created premise for an all-round growth, challenging their limitations of the past. Takie koryta się wytwarzały w piasku, strumienie, szerokości 5-10 metrów. I ja tam też ćwiczyłem swoje pływanie. I jak pierwszy raz udało mi się przepłynąć taką rzeczkę 10 metrów, to było pierwsze moje zwycięstwo w pływaniu w balaciady. Otóż brakowało nam sprzętu, więc Maharadża nam dostarczał tam jakieś piłki, urządzenia do siatkówki, koszykówki, do piłki nożnej i tak dalej. A jak potem odbywały się mecze, często oglądał, bo jak były jakieś wielkie zawody, przyjeżdżały drużyny, zwłaszcza tu jak przyjeżdżała drużyna z Okanewi, tu z niedaleko, wojskowa drużyna i rozgrywała z naszym mecz sportowy. Wówczas Maharadża zasiadał w sobie takim głębokim fotelu, no i klaskał i bił nam brawo. A jak żeśmy wygrali ten mecz ostatecznie 2-1, stał i nam bił brawo, a nie swojej drużynie. Jak myślicie, co się da z tego zrobić? Piłkę da się zrobić? Możecie spróbować? Rozpadać. Na początku mego pobytu w Balaciady myśmy nie mieli żadnej piłki. Myśmy musieli powołać do istnienia jakąś piłkę. Zebraliśmy z całego baraku, od wszystkich chłopców, skarpetki, których używaliśmy raz w roku, żeby pójść na Wielkanoc. Mnie najbardziej interesowało harcerstwo, do którego nie mogłem należeć przed wojną, bo byłem bardzo chorowity i przeszedłem wszystkie dziecięce choroby. Dopiero w Balaczadi byłem wystarczająco zdrowy, żeby móc moje marzenie spełnić i nareszcie należeć do harcerstwa. In sickness and in health, Babu was the caring father. And so were his medical staff. Fondly remembered were Dr. Amrut Lal Ashani and Anant Joshi, the pharmacist. Very glad to see you. Bye. Bye.
Can you recognize the face? Yes, of course. Joshi. Joshi, I know. He's similar to his father. I wonder that in life of 80 years, yes, there are many incidences happens, oh, but the only deep memory remains with us. And probably that is your memory of Balachari. Był dla nas takim opiekunem pod względem zdrowotnym. Był tam szpital, którym on był szefował w tym szpitalu, leczył nas. Ale najważniejszą sprawą było, że on był niezwykle serdeczny i miły. To był najbardziej taki przyjazny dla dzieci, małych dzieci, które wymagały, jak były chore, bo jak była epidemia malarii, to on oczywiście zawsze wszystkimi się opiekował. No i miał zawsze był uśmiechnięty, like you. I am very, very glad to see you next one. Oh, no. I am very proud that I... And you can come to Jamnagar anytime, huh? Be our guest. And if you want anything, we are here to help you. Huh? Because he is like my father, because he has seen him in a young age. Yes. Of course. Don't cry. Oh, just. Oh, my God. A ja poznałam doktora Oszaniego. Jakby leżałam w szpitalu, miałam atak malarii, a jak miałam atak malarii, to tak trzęsło, dosłownie. I on przychodzi w nocy, kilka razy w nocy, sprawdzać, jak się dzieci czują. Także wszyscy go zapamiętali na pewno do końca życia. Ale Sarut. Namaste. Namaste, namaste, namaste. Ja kiedy dukan rakhi, ale dukan, ke hu adi jamura di malai pochardto, ane mara bapuji bala chadi rata. બાલા ચડી રહેતા અને હું સાયકલથી માલ પહોંચાડતો અને જ્યાં સુધી તમે અહીં હતા ત્યાં સુધી અમારી દુકાન રહી તમે અહીંથી નીકળી ગયા એટલે અમે દુકાન બંધ કરી દીધી રૂપાનગરી નામ શા માટે પડ્યું સુંદર અને રૂપાળા હતા એટલે એનું નામ રૂપાનગરી પાડ્યું હતું અને બધા બચ્ચાઓ બધા રૂપાળા જ હતા અને એનું નામ રૂપાનગરી પાડ્યું હતું Ale najbardziej to ja pamiętam z pałaców, już nie w letnim, tylko przy pałacu w Jamnagarze, garaże Maharadży. Tam stało chyba kilkadziesiąt samochodów, a najbardziej to mnie i paru kolegów zainteresowały samochody. Tam parę takich samochodów było służące do przewozu kobiet Maharadży i one się charakteryzowały tym, że z zewnątrz, jak się patrzyło, to się widziało tylko własną twarz. A od środka można było wszystko zobaczyć na zewnątrz, jak przez normalną szybę. Ja pierwszy raz w życiu tego typu szkło widziałem w tęczach. And now you are traveling in that same car with me. Makes me very happy to be able to make you sit in this car with me after so many years that father used to come and visit you. Yeah. We were all young, me, my cousins, and I think all our Polish friends who attended these Christmas parties. And my uncle, the late Jam Sahib, was always the central figure. Some boys and girls were beautifully dressed up, presumably in Polish traditional dress, and they did a dance which was very intriguing, and we even tried to do it. And you were singing Christmas carols in the middle courtyard.
And we came and you were all very, very happy to see Bapu. And the highlight, frankly, was always the Santa Claus. I wśród dzieci panował niepokój, czy przyjedzie święty Mikołaj, ponieważ nie ma śniegu, a sanki po piasku nie mogą jechać. W związku z tym byliśmy zgromadzeni na wielkim placu i oczekiwaliśmy, co będzie dalej. Suddenly out of the sunset, three camels came with huge bags hanging on the saddles and three maggots sitting on top. And everybody was suddenly stunned and startled. Oh, there is Santa, and where is he coming from? And I assure you that all of us, all our children, we were simply mesmerized. A mnie w pamięci utkwiły spotkania z Maharadżą w jego pałacu tym letnim. Można było się objeść ciastkami, owocami, dosyta. Potem jeszcze można było o ścianę grać w tenisa, to co pierwszy raz w życiu robiłem. Zobaczyliśmy Maharadżę, to dla nas było niesamowite przeżycie. Maharadża to Maharadża. Czuję się jak we śnie. W tym mieszkaniu byłem prawie 70 lat temu. Później jeszcze kilka razy byłem. Moje pierwsze spotkanie z tym pałacem, byliśmy wtedy małymi dziećmi. Było bardzo dziwne, dlatego żeśmy się czuli zagubieni. Oczywiście czuliśmy się tu swobodnie. Dzisiaj czuję się troszkę, jakbym żył, był we śnie. Jakby czas się zatrzymał, jakby się stało to jakaś przestrzeń nierealna dla mnie. Good Maharaja Square and schools named after Jam Sahib, built across borders, have kept alive his memories of compassion and large-heartedness with gratitude and reverence in a similar tradition. To my utworzyliśmy łączność Jama Saheba z komunizmem. Krystyna założyła seminarium dla entuzjastów szkoły, której nie było. To seminarium przez splot okoliczności działo się na terenie Instytutu Orientalistyki i tamtejszy dziekan otoczył nas opieką. Od słowa do słowa, szkoła powstała, komunizm upadł, patron dla szkoły sam się prosił, żeby to był wielki Hindus, który uratował polskie dzieci. Kiedy się żegnał z dziećmi, kiedy go pytano o to, no jak się odwdzięczyć, to on powiedział, no może kiedyś po latach nazwiecie jakąś szkołę albo ulicę moim imieniem. Pojawił się w naszym programie wychowawczym nowy motyw jeszcze. Skoro Jam Saheb w czasie najgorszej tragicznej sytuacji Polaków, w czasie II wojny światowej pomagał polskim dzieciom, to co myśmy powinni robić, żeby być godnym tego imienia? No i wtedy zrodziła się właśnie pod wpływem tego taka idea, żeby przyjmować do szkoły dzieci uchodźców. Dzieci wykluczone społecznie, więc na przykład dzieci z domu dziecka. Takie dzieci, które wymagają pomocy, tak jak polskie dzieci wymagały pomocy od Jam Sahiba. W tym roku w ramach projektu o naszym dzielnym, wspaniałym Maharadży, naszym patronie szkoły, postanowiliśmy zrobić sztukę indyjskiego twórcy Tagorego, ponieważ jest to spektakl niezwykły, wspaniały. Mam wrażenie, że wtedy Balaczady było jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie 365 razy w roku była podnoszona polska bandera przy udziale wszystkich dzieci sierocińca, bo w kraju wtedy było to niemożliwe. Thank you.
ojciec został zamordowany przez Sowietów. W Indiach Maharaja Jam Sahib stał się dla nas drugim ojcem. Humanity is just one. And people who divide humanity in castes and religions and nationalities are really ruining the great gift which God has given us. And that is the man's ability to lead a happy life. Jako historyk zajmujący się przez kilka dziesiątków lat zawodowo historią najnowszą, także głównie II wojny światowej, jestem najgłębiej przekonany, że miał stuprocentową rację Albert Schweitzer, mówiąc, czy nawołując, kiedy mówił: każdy grób wojenny jest w rzeczywistości wołaniem o pokój. Although the war in Europe had come to an end, Poland still was under a communist regime. While India was close to gaining independence, the Maharajas, including Jam Sahib's, social status was diminished considerably. Since 1943, a new and well-organized Polish colony was already set up in Waliwade in India for Polish refugees, where some of Bapu's children also took refuge from 1946 to 1948. Otóż, będąc w osiedlu w Balaczadzi, no nie miałem kontaktu z mamą. Dopiero pewnego dnia komendant osiedla wezwał mnie do siebie, do kancelarii i z wielkim podnieceniu oznajmił mi, że przyszło zawiadomienie z Czerwonego Krzyża, że karteczka, że mama poszukuje mnie i że otrzymała przez Czerwony Krzyż informację, że ja żyję i gdzie się znajduję. Ja byłem wtedy tak niezmiernie szczęśliwy. Wybiegłem z tym kartonikiem, którym było oficjalne zaproszenie, gdzie było oficjalne zawiadomienie o tym. I ten komendant mi to pokazał. Ja byłem wtedy, rozpłakałem się, szczęśliwy byłem, biegałem, poskakiwałem, moja mama żyje, krzyczałem na cały głos, moja mama żyje, brat żyje. I byłem, to wtedy było no niesamowite przeżycie. Pamiętam do dzisiaj tę radość, że jednak mam kogoś na tym świecie. I właśnie w tym dniu byłem tak szczęśliwy, dlatego że odzyskałem swoją część rodziny. Mamę, brata i miałem gdzie wracać już. Nie byłem sam. Ja byłem zgłoszony do adopcji w USA, bo nie wiedziałem, czy ktoś z mojej rodziny żyje. I wtedy kolega mój starszy dostał list od swojej mamy, która pisała: w Uzbekistanie ostatnio zamieszkałam w jednej lepiance z panią Gutowską i jej córkami. A on sobie przypomniał o mnie, jako o tym dobrym piłkarzu, że mam takie nazwisko, i zaprowadził mnie do fotografa i przesłał zdjęcie wraz z listem do swojej mamy, mówiąc, że tu jest chłopiec, który tak się nazywa, może to rodzina. No i się okazało tam po miesiącu, że on dostał list i ja dostałem list. I mama pisze: oj, kochany syneczku, nie wiedziałam, że żyjesz, odnalazłeś się. Ja niedługo będę wracała do Polski. W 1946 roku sierociniec w Balaczady rozwiązano i pozostałe sieroty przyniesiono do Waliwady. W Waliwady byłem rok czasu. Następnie trafiłem do Anglii w ramach scalania rodzin. Ojciec był w Anglii w korpusie Andersa. Jednocześnie starsi bracia, którzy byli w Afryce, jeden, dwóch w południowej RPA, jeden w Ugandzie i w Palestynie w Junakach. W grudniu spotykamy się z tym, że ja byłem wcześniej w grudniu, a przed samym Bożym Narodzeniem przyjechali bracia z Afryki. Trzech ich ubrali w garnitury, kapelusze,
bagaże i starszy brat ode mnie o 2 lata, chudy, wysoki, kapelusz mu się zsunął, worek z tymi ciuchami przygniótł go. Jak zobaczyłem, zacząłem się śmiać. A ten zdenerwował się, rzucił worek, podleciał do mnie. Co ze starszego brata się śmiejesz? Chcesz mordę? I tak było powitanie braterskie po 6 latach rozstania. Ale oświadczyłem się jeszcze dużo później, bo dopiero w 2007, na końcu tego roku. Jurek przyjechał z Bytomia, przyszedł tutaj z kwiatami, uklęknął tutaj właśnie, tutaj przy tym fotelu, dał mi pierścionek, no i oświadczył się. A ja przyjąłem oświadczyny. I gdybym nie wyjechał do Indii, no to prawie na pewno nie spotkałbym Jadwigi. Czyli dzięki Maharadży spotkaliśmy się i teraz jesteśmy razem. Smagana wichrem, spalona słońcem, wyniosła, samotna, trwa. Trwa i czeka. Czeka cierpliwie na swoje dzieci. Bo kiedyś wrócą. Na pewno wrócą. Przez lata uśpione ożyje na nowo. I z pamięci cienia na chwilę wróci. Trudne dzieciństwo i rozłąka. Dawne tęsknoty i miłe wspomnienia o dobrej ziemi, co przygarnęła przed laty rozproszone po świecie, zagubione polskie dzieci. I will always remain faithful and loyal towards Poland and will always sympathize with the future of your country. I am certain that Poland will be independent and you will return to your homes in a country free from oppression. As long as the Polish spirit, which is known to the whole world, will remain the same as it is now, it will win freedom for your country. The end of Polish children camp Balachadi, Jamnagar, is necessary, but I feel very bad. I was very sad because it was a few years my home. Jai Hind!